porozmawiamy z Jackiem Purskim, z działaczem Stowarzyszenia Nigdy Więcej, które przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii i wszelkim objawom nietolerancji. Apelowaliście do UEFA o to, żeby ten wymiar kary dla Legii w związku z tym, co działo się na meczu z Lokeren, był jak najniższy. No jednak te dwa mecze bez publiczności, no to chyba nie jest najniższy wymiar kary, prawda? To nie jest najniższy wymiar kary, ale trzeba pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Legii naprawdę groziła dużo większa kara. I wydaje mi się, że ta kara, którą Legia dostała, to jest duża kara. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Chyba wszyscy mamy nadzieję, że ta kara zostanie zmniejszona po odwołaniu Legii, które mam nadzieję, że klub złoży. Chociaż gdy wczoraj rozmawiałem z prezesem Leśniodorskim, powiedział wprost, no, To nie jest bardzo wysoka kara, mogłaby być mniejsza, ale rzeczywiście zagrożenie, jakie było, było naprawdę dużo większe, więc to można jakby interpretować w różny sposób. Tym zagrożeniem było wyeliminowanie Legii z europejskich pucharów, tak? Według niektórych ekspertów nawet taka kara się pojawiała. Na pewno kara większej liczby meczów bez publiczności także była możliwa. Więc mamy nadzieję, że to wsparcie, jakie Stowarzyszenie Nigdy Więcej dało Legii listem skierowanym do klubu, ale także do UEFA, jakoś w pozytywny sposób po prostu przyczyniło się do tego, że klub nie został ukarany najwyższym wymiarem kary. Nie jest koniec batalii o tą sprawę, więc mamy nadzieję, że jednak ta kara zostanie jeszcze zmniejszona. Natomiast jest to taki przykład chyba dość pozytywny tego, jak organizacja pozarządowa zajmująca się problemem rasizmu, dyskryminacji może wesprzeć polski klub w takiej ważnej kwestii, kiedy to trzeba dostrzec, że Legia wykonała bardzo ważne kroki, by walczyć z rasizmem. Myślę tutaj o ważnym dialogu z kibicami, ale także o bardzo mocnym oświadczeniu ze strony władz klubu, w którym to władze mówią wprost, nie zgadzamy się na rasizm na stadionach. W takich przypadkach każdy klub w Polsce, każdy klub we wschodniej Europie może liczyć na nasze wsparcie merytoryczne, takie mocne poparcie i ofertę współpracy na drodze kampanijnej czy edukacyjnej, tak byśmy wspólnymi siłami przeciwdziałali takim patologiom społecznym jak rasizm czy dyskryminacja w piłce. Nie jest to pierwszy raz, kiedy wspieracie Legię, też po meczu z Metalistem, wtedy kiedy była ta flaga, gdzie był napis Wilno i Lwów. Jak to wtedy wyglądało? Wtedy kary jednak nie było od UEFA. To jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ tam my po tamtym meczu wydaliśmy takie oświadczenie, w którym powiedzieliśmy, że nie braliśmy udziału w monitorowaniu tego meczu, nie zgłaszaliśmy żadnej flagi, ponieważ po raz kolejny byliśmy ofiarami takiego zmasowanego ataku medialnego, zupełnie bezpodstawnego. Tej flagi, która była w Kijowie podczas meczu z Metalistem, absolutnie nie można interpretować jako flagi rasistowskiej. I w ten sposób zabraliśmy głos poprzez oświadczenie wydane w Polsce oraz po prostu informację przekazaną do UEFA. Nie zgadzamy się z taką interpretacją, o jakiej słyszeliśmy z doniesień medialnych na temat tejże flagi. No, cieszymy się, że ta flaga nie została zinterpretowana jako rasistowska, co sobie w jakiś sposób tam pozytywny się po prostu do sprawy mogliśmy przyłożyć. Wspieracie Legię, chcecie, aby te kary były jak najniższe, tak? Ale niektóre osoby są takie, które twierdzą, że działacie na niekorzyść klubu. Z czego to wynika? Rzeczywiście jakiś czas temu pojawiły się opinie, negatywne opinie na temat działalności Stowarzyszenia Nigdy Więcej, mówiące o tym, że w jakiś sposób chcemy zaszkodzić czy to Legii, czy to polskiemu futbolowi. To jest oczywiście nieprawda. My wychodzimy z bardzo prostej, podstawowej zasady. Chcemy walczyć z rasizmem, chcemy walczyć z tą patologią społeczną, ponieważ kierują nami podstawowe ideały związane z prawami człowieka. I w ten sposób o tym myślimy. Nikt w przypadku meczu z Lokeren przecież nie mówi, że incydentu rasistowskiego nie było. On był i winne osoby powinny być za to ukarane. Natomiast trzeba każdy przypadek
rozpatrywać indywidualnie. Jeżeli jest taka sytuacja, że Legia wykonuje bardzo pozytywne ruchy, by walczyć z rasizmem, to trzeba na Legię spojrzeć w inny sposób niż na kluby, które w regularny sposób są miejscami, w których dochodzi do incydentów rasistowskich. Takie są przypadki w Europie, gdzie rzeczywiście możemy mówić o recydywie. Natomiast jeżeli Legia chce walczyć z tym zjawiskiem, to powinna być w tych działaniach wspierana. Niestety czasem bywa w ten sposób, że nieprzychylni dziennikarze czy niektórzy kibice wypowiadają się w krytyczny sposób, może nawet nie krytyczny, oszczerczy sposób na temat stowarzyszenia. Ale jakby my jesteśmy organizacją apolityczną, społeczną. Chcemy tak naprawdę właśnie, by polski futbol rozwijał się w sposób wolny od rasizmu, wolny od dyskryminacji. A przecież na tym powinno nam zależeć wszystkim. Przecież występowanie przeciwko postawie antyrasistowskiej jest jakimś absurdem zupełnym. Tak, właśnie tutaj to ten komunikat tych grup kibicowskich. Oni mówili, że tak naprawdę decyzja o tym, czy eliminować rasizm ze stadionów, to jest ich decyzja i mogą, prawda, ze względu na te kary od UEFA to wyeliminować. No ale to chyba pokazuje, jaki jest problem, że jednak jest problem z rasizmem. Skoro kibice nie widzą, że tak powiem, swojej winy, tak, nie widzą żalu z tego, co się stało, tylko raczej taki żal do UEFA za tą karę. No, oczywiście nie mówimy o wszystkich kibicach, to jest mała grupa, ale bardzo, bardzo tak znacząca, tak? Myślę, że pani interpretacja jest słuszna. Ja nie chcę komentować tego oświadczenia, ponieważ ono jest chyba trochę nie na miejscu, bo każdemu, komu zależy na po prostu Legii w europejskich pucharach, na rozwoju polskiej piłki nożnej, na tych emocjach sportowych. No przecież to jest to, co nas jednoczy, te emocje sportowe. Nie zgodzi się z takim postawieniem sprawy. My wierzymy, że jako stowarzyszenie możemy pomóc Legii i robimy wszystko, by po prostu w realny sposób pomóc. Takim oświadczeniem chociażby, czy wsparciem merytorycznym. I to jest taka postawa, na której mam nadzieję, że zależy większości kibiców nie tylko Legii, ale w całym kraju po prostu, tak? By po prostu pomóc na ile można. I wydaje mi się, że większość kibiców w tym momencie jakby rozumie sytuację i w przypadku, mam nadzieję, że takich incydentów nie będzie, ale jeżeli by się pojawiały jakieś incydenty o charakterze rasistowskim, po prostu normalni kibice będą zabierali stanowisko, mówiąc, nie, no, nie zgadzamy się, nie chcemy być manipulowani przez jakichś rasistów, nie chcemy być częścią jakiejś rozgrywki ideologicznej, jakichś politycznych przepychanek. Futbol łączy ludzi, to o to chodzi, żebyśmy razem się cieszyli piłką nożną. I to jest coś takiego, co powinno nam wszystkim ludziom piłki po prostu przyświecać. Tak, może właśnie ważne było to, żeby to kibice powiedzieli, nie dla rasizmu, a nie, prawda, kary od UEFA, tak? Kibice mogą więcej. To jest oczywiście najlepsze rozwiązanie i temu to jest, mam wrażenie, taka idea, która przyświeca także władzom klubu, prezesowi Leśniodorskiemu. On mówi, że dialogiem można bardzo wiele zdziałać i w zupełności się zgadzamy. To jest odpowiedzialność kibiców za to, by do tego typu incydentów nie dochodziło. A widzimy po komentarzach, po tych ostatnich oświadczeniach, że kibice rozumieją powagę sytuacji, w której się znaleźli. Że wreszcie jest tak, że hasło Legia to my jest bardzo aktualne, bo to od ich postawy zależy to, czy drużyna będzie miała wsparcie w następnych meczach, czy nie. My jako stowarzyszenie mamy nadzieję, że będzie miała wsparcie w postaci fajnych, zaangażowanych, wolnych od rasizmu kibiców. W takim razie dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był Jacek Purski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dziękuję.